Dzisiaj w tym ferworze przedwyborczych kłótni, w tym amoku polityki, którą nazywamy polityką kiełbasianą, polegającą na tym, że politycy gardzą ludźmi do tego stopnia, że wierzą, że jeżeli rzuci im się parę groszy, oni za tym pobiegną. Słuchajcie, to jest jak z jakichś baśni, z jakichś historycznych opowieści, jak to pan jechał przez wieś i rozrzucał talary w nadziei, że gawieć się na to złapie. Nic się nie zmieniło. Oni dokładnie tak nas traktują, doprowadzając do spirali, którą rozumie chyba już dzisiaj każde dziecko, które miało w podstawówce czy w liceum jakieś podstawy przedsiębiorczości, zrozumienia elementarnej logiki. Rozdawnictwo, które prowadzi, bo jest na zadłużeniu, do inflacji. Inflacja, która zżera rozdawnictwo. To się może skończyć tylko w jeden sposób. Każdy populista dochodzi do momentu, w którym jego populizm kończy się bankructwem, bo nie ma już z czego rozdawać. A wtedy, gdy nie ma już z czego rozdawać, populista sięga po kij, żeby uchronić się przed rozliczeniem rozdawnictwa, przed rozliczeniem bankructwa. I w ten sposób widzimy to jasno. To podstawowe zagrożenie, które dzisiaj przed nami stoi. Każdy populista prędzej czy później stanie się dyktatorem. My jesteśmy ruchem reprezentującym ludzi, którzy cenią wolność, którzy cenią demokrację, którzy wierzą w to, że polscy obywatele są bardziej pracowici i rozsądni, niż wydaje się to dzisiaj tym, którzy chodzą i na prawo i na lewo rozdają im wszystko, a tak naprawdę rozdają im plastikowe czeki, czeki bez pokrycia, o których po kampanii wyborczej, po wyborach przyjdą i powiedzą, no ale przecież się nie da, przecież nie ma z czego, przecież tamci zostawili zgliszcza, przecież jeszcze 4 lata musimy sprzątać. To, co dzisiaj widzimy i słyszymy, to jedno wielkie kłamstwo. To rozdawnictwo oparte jest o kłamstwie. To podróż polskiej złotówki w stronę tureckiej liry. To lekceważenie okazywane dzisiaj naszej pracy, naszemu czasowi, naszemu życiu, wysiłkowi nas wszystkich.